pieska malownicza położona w lesie wioska. Łatwo tutaj trafić. Jadę z Piotrzowa w kierunku Kielc w Brześciu. Należy skręcić w prawo i tylko 2 km lub od strony Włon poprzez las. Szybciutko znajdziemy się w Szczypcu lub przepiękne łąki, lasy, cudowny krajobraz. Szczególnie polecam to miejsce grzybiarzom. Miejscowość ta jest świetnie zorganizowana. Nie wiem, się tutaj ludzie bawić. To tu znajduje się bardzo dobrze prosperująca świetlica wiejska, której część swojej działalności ulokowało Pińczewskie Samorządowe Centrum Kultury. W Szczypcu odbywa się wiele imprez, jak co roku wakacje, festyn dla dzieci i dla dorosłych. Tutaj festyn dwudniowy, w czwartek dla dzieci, jak widzicie Państwo, wiele atrakcji, wiele śmiechu, wiele zabawy, a w sobotę zapraszamy dorosłych na zabawę. Społeczność jest bardzo dobrze zorganizowana, a szczególnie aktywny to ich sołtys, zarazem radny Pińczowa, pan Leszek Nogacki. Festyn odbywa się w oparciu o pomoc burmistrza miasta Pińczowa, pana Włodzimierza Baduraka. Bawiące się dzieci odwiedziła pani wiceburmistrz Beata Kita. Zapraszam panią burmistrz tutaj do mnie. Witam państwa bardzo serdecznie z okazji dwóch dni rodziny. Bardzo serdecznie witam wszystkie rodziny z dziećmi. Oczywiście bardzo się cieszymy, że państwo tak serdecznie tutaj do nas zawitali. Bardzo serdecznie powitam tutaj panią burmistrz, panią Beatę Kita. Dzień dobry państwu. Ja w imieniu pana burmistrza Włodzimierza Baduraka serdecznie dziękuję za zaproszenie panu sołtysowi, zarazem radnemu gminy Pińczów. Mam tutaj trochę słodyczy. Oprócz tego, co pan burmistrz z panem radnym przygotowali tutaj dla wszystkich dzieci, jakieś drobne, poczęstunek drobny, mam tu jeszcze słodycze. Mam nadzieję, przekażę na ręce pana Leszka. Ja mam nadzieję, że wszystkie dzieci przyjdą, się poczęstują, bo to po takim wysiłku fizycznym chyba uzupełnienie kalorii jest bardzo wskazane. Bardzo się cieszę, że ta impreza już jakby wrosła w krajobraz tej wsi. I fajnie, że to się odbywa co roku. Chyba trochę nam tu pandemia pokrzyżowała plany, natomiast mam nadzieję, że wrócimy do cyklicznych imprez tego typu i miejmy nadzieję, że pogoda nie pokrzyżuje nam tego wydarzenia dzisiejszego. Życzę wszystkim państwu udanej zabawy, no i tej pogody, żeby nas burza nie rozgoniła. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym nadmienić, ten drugi dzień festynu to jest sobota, jest zabawa. Jesteście państwo wszyscy zaproszeni. Ja chciałem powiedzieć tutaj na początku, że fundatorem dzisiejszego spotkania jest pan burmistrz Włodzimierz Badurak. To on jest sponsorem dzisiejszego dnia i dzięki niemu tu się znajdujemy, tu się bawimy. No z mojej strony tylko wszystko, żeby pięknie pogoda się dopisała. Dziękuję państwu bardzo, że się do nas tutaj przybyli i miłej zabawy życzę. Dziękuję bardzo. Festyn rodzinny w Szczypcu współorganizowało również Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury. Jak widzimy, Paweł Kisielewski uczy młodych adeptów sztuki garncarstwa
a zaraz dzieci będą uczyły się malowania. Pięknie było. Zapraszamy w sobotę na zabawę.